Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Skyrim. Słuchajcie, kontynuujemy przygodę naszego wysokiego elfa, który stał się wampirem niedawno. No i słuchajcie, ostatnio mieliśmy starcie z dwoma smokami, które wygraliśmy. Nie przynosi chwały. Mówią tak tylko żołnierze. O, tu jest jakiś żeby byli gotowi narażać upamiętnienie. Jesteśmy obecnie, słuchajcie, w wichrowym tronie, gdzie ostatnio, znaczy ogólnie tutaj przybyłem posprzedawać sporo rzeczy, głównie z tych smoków, które znaleźliśmy. Ponieważ no ciężyło nam te łuski, kości, to wszystko trzeba było w cholerę sprzedać. Naszym zadaniem jest dostać się tutaj do szkarłatnego domu w tym momencie. Tylko, że pytanie, czy przechodzić tędy przez góry, czy pójść sobie tu. Możemy się dać tutaj do stajni w pęknienie, spróbować. I rozegrać to nieco inaczej. Krew niedawno piłem. Więc nie powinno być pod tym kątem problemów. Dobra, ruszajmy w nieznane. Godzina 9 wieczorem, ku do 10 wieczorem. Więc jest ok, trochę tu mrocznie. No ale my trochę lubimy takie klimaty. Przydałoby się znaleźć tu jakichś ludzkich przeciwników. Bo chętnie bym sobie podszkolił się jeszcze w iluzji i w posługiwaniu się sztyletem. Okej, to jest jakieś gospodarstwo. Nie jest tu bezpiecznie. Po okolicy pętają się złodzieje, którzy okradną po prostu kij! Jezus. Czemu oni go zabili? Cesarski kurier. Okej. Wzięli go, zabili po prostu. Chyba zwolennicy gromowładni są. Jestem w szoku trochę. Mógłbym zmienić postać na przykład na Lorda Wampirów, ale nie chcę tego robić przy ludziach. Wolę być dyskretny. Oczywiście będziemy rozwijać tą postać wampirów, Lorda Wampirów, to nie podlega w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Tylko, że po prostu na razie muszę rozwinąć swoją postać. Na tyle, na ile będę w stanie. Od lat poluję i łowię ryb. Rozejrzyj się. Co ty tu masz? O! A ty hajsu nie masz, a chcesz kupować mi tu smocze łuski ode mnie. Moja droga, to tak nie działa. Hajs by się przydał. O, tam jest jakiś wił. Zdychaj. A ty niedźwiedź, co mi tu? Ale ja się muszę podleczyć. Nie drażnij mnie.
bo zaraz ci się to bardzo nie opłaci. Gdzie my to mamy? Gdzie oni są? Dostępna cecha. Okej. Okej, możemy sobie tutaj to ulepszyć. Zwiększone statystyki. Okej. Przywrócenie formy poproszę. Mówiłem, żebyście mnie nie wkurzali, no. Mówiłem. Wy jak zawsze swoje. Po prostu wam się to bardzo nie opłaca, nie? Tu jest ruda, zaraz ją sobie wydobędę. No i po co wam to było, co? Żelazo, proszę bardzo. Mamy to. Potrzebuję teraz to. Polana jesiennego cienia. No fajnie, fajnie, fajnie. Znaczy wiły nigdy nie są fajne. Myśliwego tutaj ubili. Szkoda. No bo już mi się ruda skończyła. W tamtą stronę. Już chyba blisko, ponieważ już się znacznik pojawił. Tu jest jeszcze jakaś jaskinia po drodze. Sporo się tu dzieje. Dzień dobry. A
aż się kopytkami zakrył. To się da jakoś wejść do tej jaskini? W sensowny sposób. Przed nami jest leże smoka. O, jest jakiś błąd. Która się nie wyczytała, widzicie? Jakaś jaskinia lawinowa, okej. Zobaczmy, cóż my tu mamy. Co my tu mamy za lokatorów? Składniki alchemiczne w beczkach. Ktoś tu jest. Sodo, nie rób tego. Dominujący nekromanta. Wiecie, tylko to jest ten. Problem jest taki, że to jest. Kradzione. Mam nadzieję, że nie chcesz mnie opuścić. No nie udaje mi się, bo ona mnie cały czas przyłapuje na gorącym uczynku. Ała! Łapka. A no, tu z boku była, nie zauważyłem jej. Tak jest. Dobra. No siema. No i teraz już mamy wszystkie te przedmioty legalnie, nie? Pięknie. Bez sensu trochę. Szkoda, że tej pułapki nie założyłem. Co to było? Siekiera, dobra. Siekiera, siekiera. Dobra. Ruda korundu. Proszę bardzo. Ruda korundu zawsze się przydaje. W sensie na handel, nie? Przetopić to. No i zawsze jakieś, wiecie, kamienie szlachetne można znaleźć. To też jest duży atut. Jakiś rubin. Dobra, wychodzimy stąd. Nic tutaj nie ma, tylko to była ta nekromantka. Dobra, my się mamy udać tam. Boże, ale się wystraszyłem. Przez taką głupotę bym teraz ten... by mnie się zmarło. W gruncie rzeczy to ja w sumie tylko będę tak potężny, że nie będę musiał nikogo zabijać. To już nie muszę. Zaklęcie spokoju już tak działa, że no... Zaklęcie uspokajające jest jedno z najpotężniejszych zaklęć w grze. Najbardziej przydatne. Chociaż szkoda, zauważyliście, że na przykład nie byłem w stanie sobie expić tej kradzieży kieszonkowej. Przy życiu spokoju. Co dla mnie nie atakowała, ale przyłapywała mnie na tej kradzieży, więc no... Tak jak pisaliście w komentarzu, no niestety to się nie sprawdza. Okej, przed nami jest szkarłatny dom.
Natomiast jestem ciekaw, czy oni tutaj będą ze mną walczyć, czy też nie. Dzień dobry. Jak kupujesz, to właź. Jak nie, to zjeżdżaj. Oni chyba skumę produkują, z tego co ja pamiętam. Zaraz się dowiem. Stój! Jeśli wybierasz się na dół, trzymaj broń przy sobie, bo inaczej poznamy się bliżej. Wejdź i zachowuj się. No to chodź. Spoko. Dobra, zejdziemy na dół. Jezus. Wyglądasz nie najlepiej. Wybierz pokój i odpocznij sobie. A może potrzebujesz kolejnej dawki? Masz jakąś próbkę? Skoro to twój pierwszy raz, nie ma sprawy. Znajdź sobie wolne miejsce i smacznego. Na serio dostałem skumę. Szkarłatna skuma, więc to nie jest byle co. Kurde, w pełno ćpunów tu jest. Ekspert. No myślę, że to możemy tutaj otworzyć. Bez problemów. Mieszek złota. No i tu zaraz porobimy. Na spokojnie. Wampirzy wzrok poproszę. Wampirzy uwodzenie, wyssanie witalności, wzrok. Drżący wampira szept. To było to, nie? Las! Dobra. Strasznie krótko to działa. Coś tu jest, no, bez wątpienia. Chyba nie sądzisz, że mi ucieknie. Szansa na ucieczkę. Niech pan ktoś pomoże! Niech ktoś coś zrobi! Kurde! Nie trzeba było. Zakończmy to! Chwila. Chwila, bo to mi się nie podoba. No dobra, nie chciałem tego robić w taki sposób, ale chyba nie dajesz mi wyjścia. Gdzie ja to mam? Ła! Czemu ty nie walczysz?
Ej, coś tu się popsuło. O. Zblokowałem się w przejściu, ej. Dobra, trudno. Niech się to wczyta, bo się popsuło i to grubo. Dobra, na spokojnie. Pamiętaj, że tu jest dosyć... O Jezus, przepraszam. Że tu jest dosyć ciasno. Jeśli wybierasz się na dół, trzymaj broń przy sobie, bo inaczej poznamy się bliżej. A, spokojnie, ziomek. I zachowuj się. Nie sądzisz, że to będą wampiry. Myślałem, że to będą po prostu jakieś ludkowie tutaj siedzieć. Jak są wampiry, to ja sobie to mogłem moją iluzję wsadzić, nie? Bo to jeszcze nie ten poziom. Dobra. Dobra, na spokojnie. W takim razie. Dobra, ładnie mi ucznictwo podskoczyło. Dokądś prowadzi? Chyba nie. Klucz, proszę bardzo. Coś tu jest? Telekineza. Co mi daje telekineza? Myślę, że przecież nie znam tego zaklęcia. Magia. Przemiana. Zgadza się. Okej, dobra. Już wiem, jak to działa. Ale strasznie to jest... energożerne, muszę przyznać. Najpierw może byśmy pomyśleli nad czymś, co mi daje... obrażenia, co? Na strzelecko. Dwa razy więcej strzał byśmy odzyskiwali z martwych. No, jest to coś fajnego, naprawdę. W ten sposób można sobie skorupa ula. Czy to czasem nie jest składnik alchemiczny? Tak, jest to składnik alchemiczny. Fajna rzecz, fajna naprawdę. Stał. Co ci się nie podoba? A
może byśmy się zabawili w ten sposób? Wampir kontra Atronach. Wampiry są dosyć podatne na ogień. I cisza. Masz łyka jeszcze jednego. No i go zjarał. Pięknie. Wampirze zbroje. Są też wampirze zbroje, które mają określone dodatkowe zdolności, tak jak ciuchy magów. Mapa zaktualizowano. Aha, okej. Okay. Jakieś ruiny mamy zbadać. Quest był z tego. Ciekawe bardzo. Dobrze. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś miksturki. Miotła. Dobra. Straszne są tutaj te opary. Chyba skumy. Aczkolwiek pewności nie mam, czy to skuma na pewno. O. Kogoś tu mamy. Dobra, załatwiony. To bez użycia iluzji. Ruda złota. Grubo. Lubię to. Ktoś tam łazi za mną. Szkielet. Teraz tam pójdziemy, tylko najpierw tutaj chcę się rozejrzeć. Ładnie. Zawsze jakiś hajs. Pięknie. Czy jeszcze któryś chce? Mr. Szkielet. To jest przejście. Pięknie. Co my tu mamy? Zdjęty. Proszę bardzo. Jeszcze masz jakieś szanse?
pięknie. Jezus, nie krzycz tak. Tak umrzecie wszyscy. Trochę nie macie innego wyjścia. O, proszę bardzo. Tutaj mamy obniżenie kosztów magii zniszczenia. Więc całkiem nieźle. Zniszczoną książkę wziąłem, naprawdę. Po co? Po co mi to by miało być? Te psy są kompletnie bezużyteczne. Tu jest ukryte przejście z tego co widzę. I tylko jak je aktywować? Jeżeli tu jest ten kamień, jest taki wyraźniejszy, nie? No. Jest obrysowanym. Może z drugiej strony? Ziółka zbieramy. Drogi. Okej. No ciekawie, ciekawie. Czekajcie momencik. Dobra. Co my tu mamy? Jakieś zapiski. Dlaczego więc nie pić krwi bezpośrednio ze źródła? Byłoby to nieco prostsze niż całe te podchody ze skumu. Szef mówił, że to jakieś plugawe źródło. Woda wygląda jak krew, ale nią nie jest. Gdy się jej napijesz, doda ci sił, ale też trochę sponiewiera. Dlatego chcemy dodać jej do skumy. Wynoś się, zanim wezwę strażę. Do kogo to było? Nie podoba mi się to, co się tutaj odwala. To bym chciał otworzyć. Nie to chciałem. No dobra, trochę przy ten. Chciałem wampirzy wzrok sobie zrobić. Co jest? Ej, coś się zbugowało. Zbugowało się coś, kurde! O, naprawdę. Zróbmy to tak.
Dobra. Kurde, nie lubię, jak się gra wiesza, naprawdę. Jeszcze z takich błahych powodów. Wampirzy wzrok, to chciałem. Ej, teraz jest mniej złota. To nieuczciwe. Nie pić krwi bezpośrednio ze Okej, musimy ich po prostu tutaj kielem. Szef mówił, że to jakieś plugawe źródło. Woda wygląda jak krew, ale nią nie jest. Gdy się jej napijesz, doda ci siły, ale też trochę sponiewiera. Dlatego chcemy dodać jej do skumy. Jakby tak wziąć telekinezę. Nie, no wszystko da się to rzucić, to jest ciekawe. Dobra, idziemy ich pozabijać. Co ja tu jeszcze mam za moce? Moce. Uwodzenie, służące, ok. Pięcie cienia. Myślę, że coś, jakieś wykrycie życia będzie, czy coś. Zdjęty. Następny. Tam jest jeszcze los Ogaros. No i co? Cnort. Kolejny klucz. No i tutaj nic specjalnego nie mają. Jakaś wampirzyca czy inny wampir. Dobra, moi drodzy, myślę sobie, że tutaj byśmy to sobie zakończyli. Słuchajcie, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, ocenę oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej, do następnego. Na razie.